Laleczka i ślady dziecięcych stóp. Weszła jednym oknem, wyszła drugim. Spryciula. Tam jest. Spokojnie, nic ci nie zrobię. Spokojnie, mała. Chcę tylko porozmawiać. Coś ci się pomyliło, ja... Też masz kocie oczy, jak on! Jak kto? Jak tamten, co wszystkich pozabijał! Miał dwa miecze? Nosił je na plecach? Nic ci nie powiem! Idź stąd, idź stąd! Dobra, koniec żartów. Mów, co tu się stało. Już mówię. No, w lesie zalęgło się licho i straszyło, więc wujek Sobiemir powiedział, że trzeba wezwać Wiedźmina. I przyszedł taki jeden, całkiem jak ty, tylko jakoś źle mu z oczu patrzyło. Przeniósł łeb licha, ale wujkowi Sobiemirowi coś się chyba nie podobało. Bardzo na siebie krzyczeli. No a potem poszli do stodoły i tam... I co się tam stało? Do końca nie wiem. Ja tylko słyszałam wrzaski wujcia Sobiemira i innych. Potem ten inny wiedźmin wybiegł ze stodoły, cały we krwi. I każdego, kto... Wszystkich po kolei mieczem o tak. Moją mamę i brata też. Mnie puścił, ale nie wiem dlaczego. A potem poszedł o tam, w stronę kręgu, gdzie zanosimy dary bożkom. Ja schowałam się w stodole i znalazłam to. Leżało w sianie. Szkoła kota. Dziękuję. Bardzo mi pomogłaś. Co teraz z tobą będzie? Masz tu jakąś rodzinę? Ciocie, w Rudniku. Zaprowadzę cię do niej, ale najpierw muszę się zająć tym złym panem. To twoja lalka, tak? Trzymaj ją i nigdzie nie odchodź, rozumiesz? Trzymaj się, mała. Jeśli rzeczywiście poszedł w stronę kręgu, warto tam zacząć.